Bartek, powiedz mi proszę, czym dla Ciebie jest luksus, dobrobyt? Jak to definiujesz? No, pewnego rodzaju prestiżem i jakimś osiągnięciem dzięki ciężkiej pracy, to niewątpliwie. No, czymś takim jest luksus i dobrobyt. Tak uważam. Nikomu przecież za darmo nic i bez ciężkiej pracy nic nie spada z nieba. Ty swoją wódkę profilujesz bardzo wysoko, jest to dobro luksusowe, możemy tak powiedzieć? Wódka premium na pewno, no, tak? Z punktu widzenia tak, jest na spirytusie pszenicznym, w związku z powyższym jest niewątpliwie substancja, jest jakości premium, jest porównywalna do litewskiego Strumbasa, przy czym Misiewiczówka jest na pewno jeszcze delikatniejsza, więc tak, jest to w tym zakresie, jest to segment premium. I powiedz mi, jak idzie sprzedaż tego alkoholu? Czy uczyniło Cię to już milionerem? Jeszcze nie, ale ciężko na to pracujemy. Jesteśmy od 2 tygodni u największego dystrybutora w kraju, a także jednego z największych za granicą, czyli w Eurocashu. W związku z powyższym dość mocno się to rozwija, a na pewno pozwala na to, że już dzisiaj jesteśmy poza internetem dostępni w każdym zakątku Polski, w sklepach monopolowych, w sklepach z alkoholem, więc to się bardzo mocno rozwija, a ja w ciągu najbliższych kilku tygodni planuję dość szeroko poszerzyć ten asortyment alkoholi mocnych w Polsce. O jakie dokładnie? Będą to wódki smakowe, ale być może będzie to także wódka robiona na innym spirytusie. Tutaj jakby znowuż prowadzimy badania, pracujemy nad tym, ale wódki smakowe na pewno. Zbieram opinie, nieraz wrzucam teraz posty na swoich mediach społecznościowych, jakie smaki chcieliby już dzisiaj fani Misiewiczówki. Misiewiczówki, no tak to jest od Twojego nazwiska. Trochę takie podbicie swojego ego, nie uważasz? Nie, w ogóle. Jestem jakby bardzo zachwycony, pół roku pracowaliśmy nad tym produktem, jestem zachwycony osiągnięciem, smakiem, jakością. A to było dla mnie bardzo ważne. Miałem świadomość, że w Polsce trzeba utrzymać się jakością produktu, bo jest bardzo po prostu szeroki rynek i wybór tych alkoholi. A ponieważ jestem z tego dumny i zadowolony z efektu końcowego, to sygnuję to swoim nazwiskiem.